Witam Państwa w Kocim Tęglu. Współpracownicy już są, więc możemy zaczynać. Najpierw trochę historii w odpowiedzi na pytanie jednego z słuchaczy, czy też widzów, o to, skąd siła ukraińskiego lobby w Ameryce i powiązania z CIA. No tu musimy się cofnąć do 1939 roku. Zaraz po klęsce wrześniowej rząd polski nawiązał rozmowy ze środowiskami ukraińskimi, zarówno z tak zwanymi petlerowcami, czyli z rządem na emigracji ukraińskim, jak też z radykałami, czyli organizacją ukraińskich nacjonalistów. Wtedy plany polegały na tym, żeby utworzyć jednostki wojska ukraińskiego w ramach Wojska Polskiego, ale z komendą ukraińską. Te plany nie zostały zrealizowane, między innymi ze względu na szybką klęskę państw zachodnich i przejście radykałów do kolaboracji z Niemcami. Niemcy nie zrealizowali nadziei, które pokładały w nich organizacje nacjonalistyczne. Mówię organizacje, bo w tym czasie doszło w ON do rozłamu na zwolenników Bandery i zwolenników Melnyka. W latach 1941-1943 z przerwami te rozmowy i negocjacje między rządem polskim, a zwłaszcza ONB, utrzymywały się z różną intensywnością, między innymi z inicjatywy metropolity Andrija Szeptyckiego. Problem polegał na tym, że strona ukraińska żądała państwowości. No, a na to własne, a na to strona polska nie mogła się zgodzić. W 1942 roku w środowisku Stronnictwa Narodowego i Konfederacji Narodu powstał plan wysiedlenia wszystkich Ukraińców z terenów wschodnich na przyszłe obszary poniemieckie na zachodzie. Tak więc akcja Wisła to było pokłosie tych planów z roku 1942, kiedy żadna UPA jeszcze nie istniała. W marcu 1943 roku strona polska wystosowała ostateczną propozycję nadania samorządu szerokiego, równouprawnienia ludności ukraińskiej, opieki nad kulturą, językiem itd. Tylko że tutaj była zasadnicza różnica. Polacy uważali, że w przyszłych rozmowach pokojowych Polska będzie reprezentowana, a Ukraińcy nie. I wtedy, jeżeli Ukraińcy chcą być reprezentowani, no to w ramach delegacji polskiej. Natomiast strona ukraińska, ONB, uważała, że zarówno Ukraińcy, jak i Polacy będą pełnoprawnymi partnerami rozmów pokojowych. No, jaka była później prawda, to już wiemy. Jedni, drudzy wylądowali w łagrze. Ale wtedy, to znaczy na początku 1943 roku, prowit ONB, czyli kierownictwo ONB, podjęło akcję o czystce etnicznej. Ta czystka etniczna miała doprowadzić do całkowitej depolonizacji Kresów Wschodnich, dlatego że uważali oni, iż jeżeli nie będzie Polaków na wschodzie, no to w tych rozmowach strona ukraińska będzie reprezentowała Ukraińców i wtedy mocarstwa utworzą niepodległe państwo ukraińskie na terenie Kresów Wschodnich. Jak zrobić, żeby czystka etniczna była skuteczna? No podjęto decyzję oczywiście o metodzie ludobójczej. Przy czym te morderstwa dlatego były tak okrutne, gdyż miały wywołać przerażenie i ucieczkę ludności polskiej. Po tych wydarzeniach rozmowy zostały zerwane, ale tak naprawdę kontakty trwały dalej. Kto był za to odpowiedzialny? No, przede wszystkim kierownictwo ON, czyli prowit ON, Szuchewicz jako szef UPA, ale tak naprawdę w sensie operacyjnym najbardziej odpowiedzialny był Mykoła Łebeć, to był szef służby bezpieki, czyli takiej policji politycznej albo też wywiadu i kontrwywiadu organizacji banderowskiej, który również zajmował się polityką zagraniczną. Zresztą sam negocjował z Polakami, uczestniczył w wielu spotkaniach. W 1944 roku, kiedy widać już było, że tereny zostaną wschodnie zajęte przez Sowietów,
ONB podjęło decyzję o przerzuceniu na zachód delegacji celem nawiązania kontaktu z Amerykanami. I właśnie na czele tej delegacji stał Mykoła Łebeć, ten, który był szefem Służby Bezpieki, no i który był odpowiedzialny za całą logistykę akcji ludobójczej i wysiedlenia Polaków. Łebeć, kiedy przeszedł wraz z swoją grupą front, znalazł się u Amerykanów, nawiązał z nimi kontakt, no i zaraz potem rozpoczął się okres zimnej wojny. I wtedy oczywiście Amerykanie potrzebowali Mykoły Łebedia i tej całej grupy no, do celów wywiadowczych przeciwko Sowietom. Zresztą to była taka podziemna walka z NKWD, a potem KGB, która długo trwała, bo Amerykanie zrzucali swoich spadochroniarzy na tereny sowieckie, a Polska miała być takim obszarem pośredniego kontaktu, czyli informacje miały docierać do Bieszczad z terenów sowieckich, a stąd miały patrole zabierać te informacje na zachód. Ale skutkiem było poparcie Amerykanów dla Mykoły Łebedzia i związki Mykoły Łebedzia z CIA. Następnie no, cała ta ideologia integralnego nacjonalizmu, czyli ideologia totalitarna, którą kierowała się ONB, była nie do przyjęcia na Zachodzie. Dlatego później, gdzieś na przełomie lat 50. i 60. w emigracji ukraińskiej, tej banderowskiej, doszło do rozłamu i powstał nowy trzeci odłam ON. Tak zwany Dwikari, czyli drugi rozłam. Ale te kontakty z jej właśnie z tamtych czasów się wywodzą. Poza tym, no, Ukraińcy są w Stanach lepiej zorganizowani niż Polacy, to raz. Dwa, nie unikali służby publicznej, działali między innymi w AFL, CIO. I dlatego robili o wiele większe w sensie liczbowym kariery niż Polacy w administracji amerykańskiej czy w ogóle w życiu amerykańskim politycznym. Także tutaj no, pozycja Ukraińców w emigracji ukraińskiej w Stanach jest moim zdaniem silniejsza niż emigracji polskiej. Jeśli chodzi o sprawy rzezi wołyńskiej, tej walk polsko-ukraińskich i tak dalej, to sprawy oczywiście były już wielokrotnie omawiane od strony naukowej. Chciałem Państwu pokazać, tutaj są dwa tomy, Ukraina-Polszcza albo Polska-Ukraina, trudne pytania, ważkie pytania. Zostało wydanych 10 tomów. To są identyczne w treści tomy, dotyczące właśnie stosunków polsko-ukraińskich w okresie okupacji. No ale oczywiście taka literatura nikogo nie interesuje, bo większość woli się podniecać bredniami i wrzaskami w internecie. I proszę pamiętać, że internet to jest źródło wiedzy, ale internet to jest największe narzędzie kłamstwa i bredni. Dlatego, że tam może każdy napisać cokolwiek. Powołując się na anonimowego, prawda, świadka albo własną babcię, tak? Ja w tym, co powiedziałem teraz Państwu, opieram się po prostu na dokumentach, na archiwach, na szyfrogramach Komendy Głównej AK. Teraz przechodzimy do pytania jednego z widzów. Dlaczego banderyzm jest tak popularny na Ukrainie? No, nie ma czegoś takiego jak Ukraina banderowska i nie jest popularny. To są jakby mylne pojęcia. Dlaczego? Banderowcy, czyli Partia Swoboda i powiedzmy ten nurt, jest jednym z nurtów życia politycznego Ukrainy. Ani nie największy, ani nie najważniejszy. Natomiast jest on oczywiście przedstawiany przez Rosję jako jedyny, no bo Rosji zależy na obrazie Ukrainy jako państwa banderowskiego, czyli faszystowskiego, a z kolei w Polsce nikt nie chce słuchać o innych ugrupowaniach czy o innej Ukrainie. W Polsce z jednej strony środowiska, które nienawidzą Ukrainy albo się jej boją, czekają tylko na takie tematy i tylko takie tematy i informacje podejmują i rozpowszechniają dalej, a z drugiej strony pudła rezonansowe rosyjskie i cwaniacy, którzy na kampanii antyukraińskiej zbiją kapitał polityczny, tylko takim informacjom nadają rozgłos. A jaka jest prawda? Partia Swoboda, która
przedstawiają się jako następca ONB, czy też ruchu nacjonalistycznego spod znaku Bandery, opanowała ukraiński IPN. Nie tylko dlatego, że szefem IPN-u jest Wiatrowicz, związany z Partią Swoboda, ale po prostu wręcz działacze Swobody kierują IPN. To ma taki skutek, że polityka historyczna jest w całej Ukrainie narzucana przez właśnie Wiatrowicza. I tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że z jednej strony Wiatrowicz stara się budować tożsamość ukraińską w opozycji do Rosji, ale z drugiej strony ma być to tożsamość oparta na tradycji UPA. Przy czym trzeba pamiętać, że dla Ukraińców UPA to jest organizacja, która walczyła o niepodległość Ukrainy z Sowietami. O roli UPA na terenach Kresów na Ukrainie prawie nikt nie wie. To znaczy przeciętni tak zwani banderowcy są nawet propolscy. Oni nie wiedzą o tym, jaka była prawda. A zapotrzebowanie na mit walki o niepodległość z Sowietami w sytuacji wojny, która jest teraz, jest bardzo duże. Więc mamy zapotrzebowanie, mamy działalność partii, której z kolei aparat partyjny doskonale wie, co się działo w czasie II wojny światowej, ale to ukrywa. I szeregowi członkowie, którzy nie mają o tym zielonego pojęcia. Oczywiście trzeba pamiętać, że większość ludności Ukrainy, tak jak większość ludności Polski, ma tak naprawdę wszystko obojętne. To jest skutek sowietyzacji. I tu jest jeszcze jeden bardzo ważny element, o którym nie wolno zapominać. No jeżeli tworzymy tożsamość narodową w oparciu o tradycję ON i UPA, no to oczywiście partia, która się do tego ON i UPA odwołuje, natychmiast rośnie w opinii publicznej, tak? Jej prestiż wzrasta. Więc jest to w interesie tamtego aparatu partyjnego. Ale jest to również w interesie Rosji. Nie wolno zapominać, że geneza Partii Swoboda sięga do radykalnych ugrupowań nacjonalistycznych, które były zinfiltrowane przez bezpiekę ukraińską, samą zinfiltrowaną z kolei przez Rosjan, że w okresie Janukowicza mamy dowody na to, że Swoboda była przez Janukowicza finansowana i co więcej, mamy dowody na to, że istnieją powiązania między Swobodą a Firtaszem. Firtasz to był główny reprezentant interesów Rosji na Ukrainie. Obecnie przebywa w areszcie domowym w hotelu w Wiedniu, gdyż Amerykanie domagają się jego wydania. Także mamy tutaj trzy podstawowe czynniki. Polityka rosyjska, dla której to, że Ukraina powiedzmy buduje tożsamość antyrosyjską jest kosztem, a zyskiem jest to, że można Ukrainę przedstawiać jako banderowską i jeszcze ważniejsze może, że można rozniecać nienawiść między Polską i Ukrainą. Mamy aparat partyjny, który chce swojego wyniesienia, prawda, i zaistnienia na scenie politycznej, bo jak wiadomo, w wyborach dostali 2%. I mamy zapotrzebowanie. Zapotrzebowanie na tradycję walki o niepodległość. A tu nie trzeba pamiętać, że tradycja Petlur jest zupełnie nieznana na Ukrainie. Po prostu to było za dawno. Ci ludzie, nawet ich rodziny nie żyją już od dawna. A jeżeli chodzi o członków UPA, a UPA walczyło do 60 roku, no to żyją jeszcze uczestnicy tych wydarzeń i ich rodziny pamiętają. I na tym polega problem, że ta tożsamość, jakby budowa tożsamości i polityki historycznej została opanowana przez jedną skrajną partię i to partie z powiązaniami rosyjskimi. No i to, co powiedziałem jeszcze raz, najważniejsze dla przeciętnego Ukraińca, bo opinia na Ukrainie jest propolska, UPA nie ma nic wspólnego z żadnym ludobójstwem, bo o żadnym ludobójstwie nikt nie słyszał. UPA to jest organizacja, która walczyła o niepodległość Ukrainy z Sowietami. To jest ten przekaz, który wszyscy odbierają i na który czekają, a w Polsce na odwrót. W Polsce wszyscy czekają na przekaz, że oto zmartwychwstali UPA-owcy 1943 roku i prawda, cała historia powtórzy się od nowa.
Jeśli chodzi o sprawę tożsamości, no możemy jakoś na nią wpływać, ale tak jak nie chcemy, żeby Niemcy czy Rosjanie nam pisali historię, tak samo my nie możemy pisać historii Ukraińcom. Możemy tylko starać się wpływać, aczkolwiek nie wyeliminujemy kultu UPA. To trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Możemy go zminimalizować. Co możemy zrobić? No po pierwsze, kampania nienawiści do Ukrainy i wrzasków w internecie nic nie da, tylko osiągnie efekt odwrotny od zamierzonego. Przede wszystkim należy, uważam, rozwijać współpracę gospodarczą. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli Ukraina potrzebuje gazu i zbudujemy gazociąg podkarpacki, który będzie dostarczał gazu na Ukrainę, to wtedy będziemy mogli jakiś wpływ na sytuację ukraińską mieć, tak? Bo Ukraińcy będą zainteresowani w tym, żeby z nami współpracować. Czyli nie kampania nienawiści, tylko współpraca. To raz. Dwa, to jest, trzeba pokazać, jakie inne ugrupowania na Ukrainie istnieją i je wspomóc. A nie pomagać Rosji w przedstawianiu Ukrainy jednowymiarowo jako banderowskie. Czyli mapujemy wszystkie organizacje polityczne i patrzymy, kto może być alternatywą czy konkurencją dla swobody i tych wspieramy. I wreszcie trzecia sprawa, to są Ukraińcy w Polsce. Proszę pamiętać, że tak naprawdę my mamy ogromne możliwości, bo możemy na ten milion osób oddziaływać. A jaka jest sytuacja w tej chwili? W tej chwili na tę grupę oddziaływuje i kształci ją środowisko kodziarzy. To oni są wspierani finansowo przez Ministerstwo Kultury i Ministerstwo Spraw Zagranicznych dotacjami. To oni prowadzą portal Prostir, właśnie przeznaczony dla Ukraińców w Polsce. Więc widzicie Państwo, że gdybyśmy my, mam na myśli siły patriotyczne, a jednocześnie dążące do niezależności od Rosji, do zbudowania Międzymorza, przejęli to zadanie, zaczęli kształcić Ukraińców w Polsce, oddziaływać na nich, to wtedy moglibyśmy tę sytuację zmienić. I dlatego na jedno z pytań o ustawę zakazującą tak zwanego banderyzmu odpowiadam, że ona nie ma sensu, ta ustawa, bo sam integralny nacjonalizm jako ideologia totalitarna jest zakazany, a to on właśnie jakby umożliwił podjęcie decyzji o czystce etnicznej i ludobójstwie, bo zdjął odpowiedzialność moralną, tak, z ówczesnych działaczy ukraińskich. Natomiast symbolika banderowska, jeżeli ją zakażemy, to nie osiągniemy tego, że jej nie będzie, tylko osiągniemy to, że środowiska prorosyjskie, skrajne, będą wszczynały awantury. I ja uważam, że zamiast zakazu, które nic nie dadzą, należy oddziaływać. Oddziaływać, starać się współpracować, żeby drugiej stronie zależało na dobrych stosunkach. Jeżeli natomiast koncepcja kampanii nienawiści zwycięży, no to po prostu stracimy szansę budowy Międzymorza i potem Polacy będą narzekali jak zwykle, bo niewiele więcej potrafią robić, tylko gadać i narzekać, i będą się tłumaczyli, że przecież chcieli dobrze, przecież mieli rację. Otóż nie chodzi o to, żeby mieć rację, chodzi o to, żeby zapewnić gwarancje geopolityczne niepodległości Polski. Za tydzień o wizycie prezydenta Poroszenki w Stanach Zjednoczonych i o kwestiach geopolitycznych związanych z decyzjami, jakie w Waszyngtonie zapadły, tudzież jedwabny szlak i Międzymorze. To będą tematy najbliższych spotkań. Dziękuję bardzo.